No jesteśmy na Grudziąckim Rynku i właśnie tutaj zawisł kampanijny, no można chyba to powiedzieć, billboard lub jakiś taki transparent. Tak, tak jak tutaj w Grudziądzu, w symbolicznym miejscu na rynku, na kamienicy numer 9 zawisł baner rozpoczynający nową kampanię Prawa i Sprawiedliwości Damy Radę, tak również w całej Polsce ta kampania dzisiaj jest rozpoczęta. To jest dzień symboliczny, rocznica podpisania porozumień gdańskich. Chcemy pokazać, że czujemy się kontynuatorami, spadkobiercami idei Solidarności. Staramy się, by te postulaty, które wtedy łączyły naród, które łączyły robotników, łączyły całe społeczeństwo, są w dalszym ciągu potrzebne, potrzebna jest ich realizacja, bo przypomnę przecież postulaty, to szybko się zapomina. Tam było i o wieku emerytalnym, było i o godziwej zapłacie za pracę. Taki powrót do korzeni można. Tak, było o służbie zdrowia, było o pomocy polskiej rodzinie. Wracamy do korzeni. Dziwię się, że wielu ludzi, którzy na plecach Solidarności zrobili karierę, stali się prezydentami, premierami, ministrami, senatorami, posłami. Potem od Solidarności się odwracało, mówiąc, że Solidarność to już jest passé, że obecna Solidarność to już nie jest kontynuacja ruchu Solidarności. To jest w dalszym ciągu kontynuacja i obecny związek ma prawo, ma obowiązek wypowiadać się nie tylko w sprawach pracowniczych, ale również w sprawach dotyczących ojczyzny. Natomiast my, Prawo i Sprawiedliwość, ludzie Solidarności, ja jestem człowiekiem Solidarności, chcę to wszystkim wyraźnie prosto powiedzieć. Jestem człowiekiem Solidarności od początku, Solidarności Studenckiej, czyli Niezależnego Rzeszenia Studentów, Solidarności Rolniczej, jestem rolnikiem, więc w tym całym nurcie jestem od początku. Czujemy się tymi, którzy będą realizowali ideały Solidarności. Chcemy zresztą tym hasłem Damy Radę pokazać co najmniej trzy aspekty. Damy radę jako naród odbudować wspólnotę. Tę wspólnotę, która nas łączyła w 80-81 roku, gdzie niezależnie od swoich poglądów, stanu materialnego, chcieliśmy budować wolną, niepodległą, suwerenną, sprawiedliwą Polskę. Tę wspólnotę trzeba odbudować. Skłócono Polaków. Wielu ludzi czuje się obco w własnym kraju, zmuszonych do wyjazdów zarobkowych, patrzących z niesmakiem, z niepokojem na to, w jaki sposób to państwo jest zarządzane. Damy radę jako naród odbudować wspólnotę, a wtedy, kiedy Polacy są wspólnotą, są bardzo silni, liczą się na arenie międzynarodowej. Również chcemy tym hasłem wyraźnie społeczeństwu powiedzieć: damy radę wygrać wybory. Niezależnie od tych wszystkich, którzy szukają haka na prezydenta, na Prawo i Sprawiedliwość, na wszystkich, niezależnie od Gazety Wyborczej, niezależnie od innych mediów inspirowanych przez służby specjalne, damy radę wygrać wybory. I trzecie przesłanie z tego hasła wynikające. Damy radę zrealizować program Prawa i Sprawiedliwości. Mamy szczegółowy, dobry program, program społeczny, program odnoszący się w dużej mierze do ideałów Solidarności. Powtarzam to po raz kolejny właśnie dzisiaj, 31 sierpnia. Mamy ten program zapisany bardzo szczegółowo. Mamy również ludzi, którzy będą ten program realizowali. Zarówno tych, którzy kandydują w wyborach do Sejmu. Jest ich ponad 1000 osób, ale przecież potrzeba dużo więcej osób o chętnych rękach, o otwartych umysłach, o gorących sercach, którzy będą pracowali na rzecz odnowy moralnej, gospodarczej, rozwiązywania problemów naszej ojczyzny. Damy radę. Jakie główne hasła tej kampanii? Z czym idziecie do społeczeństwa? O co chcecie zawalczyć? Co będzie firmowało właśnie waszą kampanię? Takie główne hasła. Społeczeństwo musi odzyskać podmiotowość. Niby w Konstytucji jest zapisane, że naród jest tym, który rządzi. Naród jest suwerenem, tylko wydaje się, że wielu z tych, którzy w Polsce w tej chwili rządzi, o tym zapomniało. Jeżeli chcemy zapytać społeczeństwo w ramach referendum, jakie są poglądy tego społeczeństwa, zresztą wcześniej zgłoszone w inicjatywach referendalnych, w milionach podpisów pod wnioskami referendalnymi, co społeczeństwo sądzi na temat najważniejszych spraw dla państwa, dla Polaków, to część polityków Platformy, łącznie z najważniejszymi, takimi jak pani marszałek Sejmu, mówi: przecież my nie możemy w sprawach zasadniczych pytać narodu. No to przepraszam, kogo? Innych stolic? Innych potencji, jak to kiedyś mówiono? To właśnie narodu trzeba zapytać, jak nie wiadomo, jak rządzić. Jeżeli nie wiesz, jak rządzić, pytaj narodu. A nie mów, że naród się nie nadaje, bo co? Za głupi? Naród jest suwerenem. Więc my chcemy upodmiotowić społeczeństwo. To Polacy mają decydować. Również
Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, to zresztą głosi również pan prezydent Andrzej Duda, że w przypadku zebrania 100 000 podpisów, minimum 1 000 000 podpisów pod jakąś sprawą, to jest wielki wysiłek, to nie jest łatwo zebrać 1 000 000 podpisów, powinno to być automatycznie, bez dyskusji, w Senacie, poddawane pod referendum, żeby ludzie mogli się wypowiedzieć. Jest to oddanie części przynajmniej władzy społeczeństwa. Więcej władzy w ręce społeczeństwa, tak? Idziecie, jeden z waszych postulatów. Tak, społeczeństwo musi decydować o tym, nie tylko kto nim rządzi, ale również w sprawach zasadniczych przymuszać rządzących do realizacji pewnych działań. Obszara gospodarki, jakie tutaj są państwo? Również kontynuacją tej woli społecznej jest odwrócenie złych tendencji, jeżeli chodzi o rynek pracy. Nie może być sytuacji takiej, że zmuszamy starszych ludzi do pracy do 67 lat, kiedy dla młodych ludzi brakuje pracy i zmuszamy ich do emigracji. Przywrócimy wiek emerytalny i zostanie to połączone. Tu jest potrzebna oczywiście społeczna dyskusja, ale będziemy ściśle współpracowali z Solidarnością i będziemy starali się znaleźć taki mechanizm przechodzenia na emeryturę, który nie będzie człowieka dyskwalifikował z rynku pracy, jeżeli będzie się czuł zdrowy i na siłach i będzie chciał dalej pracować, ale nie będzie również przymuszał do pracy często ponad siły, do pracy do śmierci. Będzie to prawdopodobnie miks polegający również na możliwości przejścia wcześniejszego po przepracowaniu określonych lat, czy składkowych, czy w ogóle przepracowanych. To jest kwestia do dyskusji dla ekspertów. Nie ma czasu, by o tym mówić. To jest niezbędne, by do tego wrócić. Również sprawą zasadniczą jest pomoc dla polskiej rodziny. Ja o tym mówiłem tu w Grudziądzu wielokrotnie. Nie może być sytuacji takiej, że Polacy wymierają. Polaków jest coraz mniej. Rodzi się coraz mniej dzieci. A dla przykładu wczoraj podały media, że na Wyspach Brytyjskich w ubiegłym roku urodziło się 22 tysiące młodych Polaków, z matek Polek. Urodzili się, jest ich więcej niż Pakistańczyków, Hindusów, innych imigrantów. Polki tam rodzą. Tu nie. Tu jest problem, bo nie ma warunków stworzonych do tego, żeby młodzi ludzie chcieli zostać rodzicami. Nie ma warunków materialnych. My to przywrócimy. Również to osławione 500 zł. Zapowiedzieliśmy i to będzie zrealizowane. Mówiliśmy precyzyjnie. 500 zł na drugie i kolejne dzieci, bo zakładamy, że rodzina jest w stanie utrzymać jedno dziecko. Natomiast jeżeli to jest rodzina bardzo, bardzo biedna, rodzina ludzi bezrobotnych, młodych ludzi, studentów, często również i uczniów, które nie ma dochodów, to oczywiście to pierwsze dziecko dostanie wsparcie 500 zł miesięcznie. To zrealizujemy. Przygotowujemy w tej chwili również odpowiednie projekty ustaw. To zrealizujemy. Nie może być również sytuacji takiej, że polscy przedsiębiorcy nie znają dnia ani godziny, kiedy zostaną zaatakowani przez Urząd Skarbowy, przez aparat, system podatkowy. Musi być system stabilny, system, który pozwoli każdemu, kto chce inwestować, również tym, którzy zarobili pieniądze za granicą, chcą tutaj wrócić inwestować, żeby mógł to czynić absolutnie spokojnie, bezpiecznie, bez strachu codziennego drżenia, czy zostanie zniszczony przez system skarbowy. A jednocześnie widzimy, i to jest niesprawiedliwe, małych przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców, łoi się, łupie się, nęka się kontrolami, a rekiny w tym często morzu fałszu i obłudy mają się dobrze. Kolejne afery, Amber Gold, jakieś inne, ci wielcy powiązani z władzą, z premierem Tuskiem, z Platformą Obywatelską, śmieją się w nos wymiarowi sprawiedliwości, urzędom skarbowym, prokuratorom, instytucjom nadzorczym, które się boją interweniować. Tak nie będzie. Również sprawimy, że w Polsce będzie można rozwijać przemysł, ale również nie utracimy dziedzin strategicznych, tych najważniejszych, które powinny pozostać państwowe. To nie jest tak, że wszystko trzeba prywatyzować, że majątek państwowy jest passé, że zawsze musi być źle zarządzany. Majątek państwowy jest bardzo ważny. Również oprócz kluczowych gałęzi przemysłu, które jeszcze pozostały, to są lasy państwowe, to jest ochrona polskiej ziemi. Nie ma czasu, by w krótkiej wypowiedzi omówić cały program Prawa i Sprawiedliwości, ale chcę zdecydowanie jeszcze raz powtórzyć. Jesteśmy zdeterminowani, by program naprawy państwa, naprawy relacji, jakie funkcjonują między władzą a obywatelami, przywrócenia podmiotowości obywatelom przeprowadzić i wiemy, jak to robić. Damy radę.